szybkie zakupy w Tesco. Tak się zachwycam tymi kwiatami, ale jakie piękne. I cały koszyk się nazbierał. Jestem już w domu, za wszystko zapłaciłam 33,46, miało być 39, ale z kartą Tesco tam niektóre produkty są taniej, także 33 i mamy tak, chleb na zakwasie z serem cheddar, bułeczki takie chrupiące, pączki z dżemem, pączki z kostardem, szpinak świeży, pomidorki picobella, borówka amerykańska, a dlatego wzięłam, bo są takie ogromne, gigantyczne, a takie nasz Max lubi najbardziej, to jest duże opakowanie, jogurt naturalny, śmietana, podwójne opakowanie brokuł, tutaj mamy tubkę, cukinia, bakłażan i czerwona papryka. Nasz Max miał ostatnio taką ochotę na tubkę. Tak mu się pewnie stare czasy przypominają, jak był mały, więc mu kupiłam. Mam tutaj wędzoną pancettę i tak, kupiłam sobie zestaw multivitamin i minerałów. 20 tabletek do rozpuszczania w wodzie, a takie bardzo lubię do rozpuszczania w wodzie. I one były 3 w cenie 2, także chyba zapłaciłam 4 funty za te 3. Także bardzo dobra cena. I jeszcze tutaj Wojtkowi kupiłam sól morską, ale to jest specjalna na alergię. Także zobaczymy, może mu pomoże. I mamy jeszcze makaron tagliatelle, 2 kostki masła niesolonego i zaszłam jeszcze do sklepu Holland & Barrett i tam zapłaciłam 12,29. Kupiłam witaminę D dla Maxa. To są takie spreje i jedną dawkę dziennie się daje pod język, jeden spray. Ostatnio miałam takie 3 mniejsze opakowania, a teraz mają takie duże, czy wygodniejsze chyba. Było jedno plus jedno za pół ceny, więc wziąłam od razu 2 na zapas. I jeszcze mieli przy kasie masło orzechowe przecenione z 4,49 na funta 12 z odrobiną soli morskiej, także też wzięłam. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie zaczynam gotować obiad. Jest już w ogóle popołudnie. Jest prawie godzina 15, Wojtek się zbiera, jedzie Maxa odebrać ze szkoły, a ja szybko gotuję obiad i za godzinkę będzie tu Ania! Farbujemy dzisiaj włoski. Będzie to vlog kilkudniowy, mamy dzisiaj środę, Wy go oglądacie we wtorek, więc może z każdego dnia tak po prostu po kawałeczku Wam nagram, zapraszam! To jest bardzo fajne, bardzo smaczne danie. Maciek powiedział, że jak z restauracji. Ja nie będę tutaj Wam pokazywała, jak je przygotowują, bo to za długo by zajęło, ale albo już jest, albo zobaczycie na dniach rolkę, w której dokładnie krok po kroku Wam pokazuję, jak robię makaron właśnie ze szpinakiem, z boczusiem takim, to jest pancetta i śmietanki dodaję, no rewelacja. Ale bardzo ważne właśnie, żeby doprawić to pomidorami suszonymi i czosnkiem akurat. Używamy suszonego staropolskiego. Poczuć już się smaży, ale właśnie mi kurier z Amazona dostarczył przesyłkę. Zamówiłam płyn micelarny to jest? Woda micelarna, dokładnie. Energetyzująca do twarzy, oczu i ust. I to jest teraz w bardzo dobrej cenie na Amazonie. 3,15. Jeżeli tam klikniecie tą subskrypcję, to link zostawię Wam w opisie pod filmem. Bardzo fajne. Ja już powiem Wam szczerze, że od razu jak mi to przyszło, bo od razu chciałam zamówić 2 buteleczki. Ale mówię sobie, przyjdzie jedna i zobaczę, jak wygląda. I to jest 400 ml, duże opakowanie. I od razu, jak rozpakowałam, zamówiłam drugie. Bardzo mi się spodobało. Halo, Sandor! Sandor też na włosy przyszedł. Zobaczcie, co Sandor mi przywiózł. Ojej, jak kwiatki, jak zawsze. Thank you, Sandor. I jeszcze, czekajcie, tu położę kwiatki. I jeszcze tutaj mamy
ciasteczko i jeszcze mamy tutaj coś, nie powiem głośno na razie, bo to jest dla Maxa. O! Tu jest mama. To poczekaj. Kawka. Nie spieszę się tak bardzo. Gdzie gada? Usiądź i wiesz. Gdzie gada? Cześć Aniu. Ty się źle czujesz jeszcze, nie? Widać, nie? No, no. Ale już zajmowo. Tak. Nie mam takiego nacisku. No. Ale strasznie cię. No to już parę dni ładnych minęło, ale jeszcze trzyma. No. Zaczęło niedzielę mnie tak złamało i. No, a dzisiaj ale mamy środę. Zyskałam, już mogę no. Mówić. No to się narozmawiamy dzisiaj. No pogadamy, nadrobimy. Jakie to smaczne, nie? O jeny. Jest. I gotowe włoski. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. Oh! Whoa! Has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head. Papa, proszę, nie zjesz pizzę do spania. Ja mam tyle samo, co tata. No. To pomidory smaczne. Aha. No, wow. I ten moment, kiedy Wojtek odpala auto, a ja czekam na usłyszenie silnika. Przyjechałam z Wojtkiem właśnie na Kingston Park. On tam poszedł tylko coś zobaczyć. Idę do TK Maxa, bo Marysia miała urodziny parę dni temu i chcę jej kawę kupić na urodziny, bo będziemy się z nią widzieć w sobotę, bo zawsze jak jedziemy święcić jajeczka do kościoła, święcone ze święconką w sensie, to też dla Marysi, wiecie, wkładam jajka i święcę i wtedy w drodze powrotnej do domu jej podrzucamy. I miała urodziny i właśnie chcę jej paczkę dobrej kawy kupić. Także idziemy do TK Maxa na moment. Taka kawka mi się dla Marysi spodobała. Tutaj zakrywam cenę. To jest taki niby worek stary z kawą. Bardzo fajnie zrobiona. Kolumbia. To Wam pokażę może od razu, co kupujemy. No więc bierzemy już na pewno tą kawę. Potrzymaj, Wojtek. No i tutaj mam zielona herbata. To jest, to teraz się napijemy za 70 pensów tylko. Tu Wojtek jakieś kiełbaski wyszukał za 60 pensów. Takie niby kabanosiki malutkie, wysuszone. I bierze jeszcze sos tartufo 100% z pomidorów za 2,50. Ale jaki gęsty. Mięsisty. Dobra, prezent kupiony. Poszłam też na chwileczkę do Home Bargain i kupiłam torebkę na prezent i kartę. Teraz musimy zajechać, bo tutaj jest niedaleko taki sklepik ze szkolnymi mundurkami. Tam musisz jechać. Bo musimy Maxowi mundurek kupić. Kiedyś Wam mówiłam, że szkoła zmieniła logo i po świętach już, po feriach znaczy się, muszę już w nowych mundurkach przyjść, a Max ma tylko jedną bluzę, którą dostał ze szkoły, resztę musimy dokupić, a jedna to za mało, ja muszę mieć 5 na tydzień dla Maxa, tak on się zawsze brudzi w szkole.
No dobra, torba nowa kupiona do szkoły, dwa mundurki, 26 funtów zapłaciłam. Jakie piękne słońce mamy. Jesteśmy przy Metro Center. I ładujemy samochód. Muszę chwilkę popracować, a mogę to zrobić na telefonie. Także chwilkę tutaj posiedzimy. Ja porobię co mam i potem na kawkę sobie pójdziemy do środka. Jesteśmy już w domu. Znaczy ja jestem, Wojtek pojechał Maxa odebrać ze szkoły i miał z nim zajechać do polskiego sklepu. Jeszcze to Wam pokażę, jak wróci szybko zakupy, ale wczoraj Wam mówiłam, że zamówiłam drugi ten, tą wodę micelarną do zmywania makijażu i właśnie kurier mi przyniósł, o, to samo drugie. Super, jestem mega zadowolona z tego. Śmiać mi się. Więcej nie idę do sklepu żadnego. Więcej Wojtek mówi, nie jedzie do sklepu. Zobaczcie, tam ma siatki na ziemi. Powiedział, że 200 funtów wydał, to jesteś lepszy niż ostatnim razem. Ale mówi Wojtek, tam, ja nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś na Benwell był... Daj mi się napić. Czekaj, ja kiedyś na był w ogóle. No. A nie, już mówiłaś, że rok czasu. Pyszne, te toniki małe mamy. Tam na Benwell, koło polskiego sklepu, nie wiem, czy kojarzycie, był sklep u Czecha i oni mięso sprzedawali. Ja tam często po mięso jeździłam z Wojtkiem i tego Czecha już nie ma i tam ktoś, Polacy jacyś otworzyli teraz, tak? Tak, czy jak to? Też, że mają, sami robią i też, że mają sami, podobne. Sami tak, kiełbasy i takie. Same, no. No i wszedł Wojtek tam i stówę na samych właśnie, co kupiłeś, mięso, wędliny? Mięso, wędliny. I stówę tam zostawił, no i stówę w sklepie polskim, bo tam Wojtkowi taką listę zrobiłam. Zuch polski. Ale miłeś. Zobacz, co kupiłem. No dobra, patrzymy, ale co patrz. Kupił. O, jacie, ogórki? Coś ty? O tej porze roku ogórki mają? No nie wiem. Ja cię. Ale i, o Jezu, ile Wojtek kupił? Dwa wory ogórków. No to będą mało solne na święta. Szok. Jakie ładne. No i ferie! Ferie! Ferie się zaczynają, ale pokaż główkę z tyłu. Pokaż, pokaż, zobaczymy. Bo ja zapomniałam właśnie Wam pokazać, jak ta główka wygląda. No tu jest taki strób, ale to jest ten klej poklejony, ale poczekaj, jeszcze nie ruszaj. No generalnie tak wygląda. Całkiem dobrze. Dobrze. Tutaj są zakupy pomieszane z dwóch polskich sklepów, ale w sumie to wszystko kosztowało 80 parę funtów i mamy tak, filety śledziowe i tutaj, oj, no czekajcie, tu Wojtek ma smalec, bo wiecie co, smalec był w siatce i na to pani położyła filety śledziowe i to wszystko pociekło. Z tych filetów i Wojtek ratował smalec, żeby wiecie, nie przeszedł zapachem ryb. Te ogórki są pyszne, są tak rewelacyjne, bardzo Wam polecamy. To są pikle z musztardą. Mamy tutaj polędwicę łososiową. Mamy zamrożoną, co prawda, z ostatniego razu jeszcze, ale świeżą Wojtek na święta kupił. Tutaj mamy kiełbasę z serem, bardzo Wam polecam. Uwielbiamy na gorąco, jak się kroi ten ser, tak wypływa. No jest pyszne, naprawdę. Wielki pęczek koperku, sos chrzanowy. Mamy tutaj ocet, bo do farbowania jajek będzie potrzebny. Dwa razy pierogi z mięsem. To ja poprosiłam Wojtka, żeby kupił. I mamy gigantyczną włoszczyznę. No zobaczcie, to jest tak jak dwa pęczki. Ale to jest tak ogromne, ale jakie wielkie. Mamy żelatynę, sodę oczyszczoną, przyprawa, mieszanka do ogórków kwaszonych. Tutaj to jest ten ocet jabłkowy, tak? Naturalny, 5%. Wojtek chce pić i mnie namawia, żebym też piła. Zawsze to parę procent. Zawsze parę procent, Boże. Ta herbata ulubiona Wojtka, cytrynowa w granulkach. Dwa chleby. Poczekajcie, przejdę, bo tutaj mam siatki na ziemi, tak przez nie się przepycham. Dwa chleby. I tu jest jeszcze czosnek do robienia ogórków i korzeń chrzanu. Wojtek już się zabrał za mycie ogórków. A ja rozpakowałam te dwie siatki. To wszystko było w tych dwóch siatkach z tego sklepu z mięsem. I tutaj jest rachunek 98,63 to kosztowało. No to chyba muszę teraz to wszystko z folii wypakować i będę Wam pokazywała po kolei. Wow, ale żebyście poczuli ten zapach, jak tutaj pachnie. Takie swojskie, takie jak samemu się wędzi, nie? Taki zapach, naprawdę, mocno wędzone. Sami wędzą. Będę to chyba na talerz wykładała. Tutaj jest kiełbaska, tutaj są kabanosy. Wojtek mówi, że już próbowali z Maxem, że są rewelacyjne. Tu jest taka szyneczka. To jest baleron? Jak baleron to wygląda, nie? A tutaj golonka wędzona.
Ale jaka! O, jacie! Fajna! Jejka, wiecie, jaką niespodziankę Wojtek mi zrobił? Pasztet z królika! Ja powiem wam szczerze, że chciałam na święta piec pasztet i po prostu nie zdążyłam. I Wojtek pomyślał i kupił mi, zobaczcie. Ale jaki? To jest z królika, tak? No, jaki? Nie, no z królika bym nie zrobiła i tak, ale odjazd, ojeny, jak się cieszę, naprawdę. Ta wygląda jak jałowcowa chyba. Fajna będzie na takie cieniutkie plasterki pokrojona na chlebku z masełkiem. I tu zobaczcie, jaki boczuś fajny. Wojtek rozmawiał tam co, z właścicielami, tak? Nie, nie. Że no, z kimś, kto tam obsługiwał, że o, nowo otwarty sklep, a oni... Nie, my tu już rok czasu jesteśmy. Nie, no my przecież my byliśmy na Benwell, tylko może akurat ten sklep był zamknięty, jak my byliśmy. Ja nie wiem, ale szok, ale no po prostu jestem tak zaskoczona. Tak fajnie, jeny, znów zaczniemy tam po mięcho je. Ale jakie mięsa Wojtek kupił, już wam pokazuję. Tutaj mamy całego kurczaka, już nie będę go wyciągała, będzie rosołek na święta. Jednego sprzedają za 7 funtów, a dwa za 13. No, na pewno będzie pyszny rosołek. Aha, tu... Nie, wołowiny nie widzę, to są same duże paczki. Wojtek kupił jeszcze kawałek kości, żeby do rosołu dorzucić. I jeszcze chciał wołowinę, ale zapomniał. Takie dwa duże płaty żeberek. O! Karkóweczka! I to taka wielka, zobaczcie. Naprawdę sporo mięsa. I biała kiełbasa. No tak za bardzo nie mam jak wam pokazać, ale coś tam widzicie. Pachnie czosnkiem i majrankiem. Albo mi się wydaje, ale nie, no czuję taki zapach, naprawdę. Tyle jej jest. Cześć, cześć, ale fajna kamera. Jesteśmy w Tesco i tu przy kasie, przy samoobsłudze, mają taką kamerę. Hey, can we just turn this thing down? Oh, we've got some sweets and we don't know how to find them. There we go. Thank you. Max kupował takie cukierki na wagę. A? I nie wiedzieliśmy, jak je znaleźć. Dobra, kasujemy dalej. Ale fajne. Nie, jeszcze nie możesz. Już zapłaciłam. Zapłaciłam 37,33 i tak sobie pomyślałam, że tutaj wam nagram, co kupujemy. Fajne są te kasy samoobsługowe, ale w sensie, że takie duże, że z wózka można spokojnie. Mamy grzyby, dwa ogórki, cebula, cytrynka w płynie, dekoracja taka. Takie zakręcone czekoladki do mazurka, woreczek kiwi, pomidorki picobella najlepsze, mamy banany, płatki migdałowe do dekoracji do mazurka, orzechy w czekoladzie, śmietanę. Wojtek wybrał sobie chipsy inspirowane Tajlandią, tak, słodkie chili. Ja wzięłam Maxowi chrupki w kształcie zajączków na Wielkanoc, dwie czekolady, mleczne, polewa do mazurka to będzie, mąka zwykła, oliwa z oliwek. Ja sobie wybrałam chipsy, ser i cebula, Lejsy, Walkersy. Te wziąłam sobie cukierki do samochodu. Włożę je do samochodu i wiecie, niech sobie leżą, jak ktoś będzie miał ochotę. No tutaj te cukierki Maxa. Tu wziął Wojtek taką fajną posypkę na sałatki. To jest posypka bekonowa. Mamy też kilogram cukru. Tutaj coś dla Maxa. Mamy też zwykły olej słonecznikowy i dwie kole i to wszystko. Rozcieńczoną kolę. Deszcz pada. Cześć Maciek. Cześć. Masz dla Maxa niespodzianki? Lili jak patrzy. Nie bać, nie bać. Obiad mam dla ciebie, nie. Nie zjadłeś? Uwaga. Mam dla ciebie koszulkę, to będzie za duża. Ale ja ją sam zrobiłem. Sam zrobiłeś tą koszulkę? Tak, z roboty. Jak? Pokaż. Takim sprayem i... Coś ty, ale jaka było. Fajna. I czyli ona była całe. Czyli ona była biała cała? No. Ale świetnie. To chyba za duża będzie dla ciebie, ale możesz się mieć jak chcesz. Z robotą chciałbym no. Taką mieć. Ale, patrz tutaj. Tutaj poleciało trochę, no trudno. No dobra, to czekaj, gdzie położymy ją? Mam dla ciebie... maskotkę, co sam zrobiłem. Oj, sam zrobiłeś tą maskotkę? Naprawdę? Takie było
do wkładania i musiałem watę włożyć i takie jeszcze były serduszka z różnymi napisami, to też są w środku i potem zapiąć trzeba było. Coś ty! To normalnie... Ale ekstra, no drogie są takie, ale naprawdę 20, świetne. 21 funtów chyba normalnie. Coś ty, Teddy Mountain, robić. Ale ekstra. No. No ale super. Przyszli ci, co rozrywkę organizujemy w parku. Mam pokazać, co oni na Wielkanoc robią. To jest dla ciebie. Jest jeszcze certyfikat o tym, że zrobiłem. No to chciałeś taki certyfikat. Że zrobiłeś tą maskotkę? Że maskotkę zrobiłem. A, to chyba. Monice, jednak zmiana, że Monika dostanie tą maskotkę, to niech jeszcze certyfikat dostanie. O, certyfikat narodzin, akt urodzenia. A ty tu bajkę oglądałeś? O, Paw Patrol, cukierki. O, i to jest chyba lizak, co się otwiera. A ja myślałam, że cukierki. Nie, to jest lizak. Lizak, o, fajne. To wszystko za darmo. Coś ty. I mam dla ciebie jeszcze takie. Jajko niespodzianka z takimi żółwikami. O, turtlesy. Pokaż, ty znasz Maciek turtlesy? Tak. Ja znam je. Znasz turtlesy? Ale fajne rzeczy. W szkole są takie. Tak? Dzięki Maciek. Proszę. I gotowe ogóreczki. Kilka godzin moczyły się w wodzie. Aha, i jeszcze Wojtek dodał startych, nie, ty nie tarłeś chrzanu, cały chrzan, ale ostatnio też dodawałeś. I wiecie co, dodał jeszcze liście czereśni. Mamy drzewo. Co prawda dużych liści nie ma o tej porze roku, ale jakieś takie mniejsze listki były z kwiatkami już to. To wrzucił Wojtek wszystko. Pięknie wyglądają. A ja cukierka jem, przepraszam, z pełną buzią mówię. Kilok. Ale ty tutaj się bawisz piaskiem. Zrobiłem jeszcze tutaj kilok. Mhm. Jeszcze takie. Zamek na klucz. Ale piękny zamek, jak na plaży prawie. Ale jeszcze muszę zrobić tutaj wodę. Zrobiłem zamek. Gotowy? Tak. Cudowny. Jedziemy właśnie z Maksem po Monikę. Monika, można powiedzieć, przeprowadza się do domu na kilka dni, na święta i właśnie jadę ją odebrać. Przepraszam. Już Monia jest. Z Maksem się wita. Co ty tam pijesz od Moni? Nie, nie smakuje ci? Gorzkie. O, też spływać? Cześć, ryba. Cześć, ja sobie wzięłam... Jaki fajny bidon. Fajny. Och, spróbujemy. Liczę, żeby dostać. Mania, jeszcze ja mam jest tutaj ładowankę. Mania, mam jeszcze tutaj ładowankę. Ale one tak pysznie smakują. Mm. O, ale fajne. Monika takie fajne białka kupiła. O Jenek, jaki gwar się zrobił. Naładowany. Jasie, Max dostał naklejki. Ale to są do twojego kalendarza. Możesz tutaj sobie naklejać, że ktoś ma urodziny albo impreza. Zaznaczać. Albo... No i będziesz wiedział, w który dzień co robisz. Jeszcze zbieraj rania pieniążków. No, a jak będziesz musiał coś zapłacić, to sobie naklejmy. Monika zamówiła dwie pary, spodenki, spodnie i gumki do włosów z firmy Tom Strongs. To zaraz rozpakuję i wam pokażę. Mogę ją. Tak? O, to super. O, wiecie, co właśnie się dowiedziałam. No, w ogóle to jest dosyć droga firma, bo za te trzy rzeczy Monika 75 funtów zapłaciła. To są spodnie. I wiecie co, Monika chce je takie trochę większe, żeby one tak jakby jej spadały. I to jest bawełna i oni mają zaznaczone na stronie, że po pierwszym praniu one się skurczą trochę, że one mają być za duże. A jeżeli by wyprała i dalej by były za duże, może oddać je takie po praniu. Także to będą spodnie, zaraz Monia przymierzy. Tutaj są spodenki, to jest tak porządne w dotyku. Tutaj takie logo mają i tak samo po praniu mają się trochę skurczyć. I zobaczcie, jaka fajna gumka do włosów. No bardzo porządne te rzeczy. Chyba większe powinny być, odwróć się. No właśnie, jak one mają się, no niby się, aha, no rozciągają. Jak mają się jeszcze zmniejszyć fajnie? No, te lepiej leżą. Jeszcze jak się skurczą trochę, odwróć się. No, bardzo fajne. Mhm, super. Monika z Maksem tutaj robią mazurka, ja się zabrałam za naleśniki. Ile? Dużo. Ej, jeszcze grudki muszę pomieszać. Naleśniki jemy z kurdem cytrynowym z sycylijskich cytryn. I jeszcze mamy tutaj takie powidła, taki dżemik z dzikich jagód.
Dostaliśmy jeszcze taką ładną kartę od cioci Marysi i zobaczcie, jaką przepiękną kartę dostałam od Maxa. Sam wyklejał, takie są najlepsze pamiątki. To mom, happy Easter from Max. No słodkie, jak nie wiem. Piękne. Potem pokoloruję. Ja już wiem, ale tak, bo to będzie duże. Mój mazurek już jest gotowy. Maksia się tworzy. Bo nie, jakie piękne kwiatki. Ułamałaś to? Nie. Nie dotknęłam. Ta. I drugi mój mazurek gotowy. Światło się odbija. Moniki oba już gotowe. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. I sama nie wiem, który ładniejszy mazurek. Czy taki z drobniejszymi listkami, czy taki? No piękny. Wow, on to całe otworzył, nie? Wszędzie mamy brokat. Ale i Maksia wielkanocnego brokatowego. Pamiętam, że to nie działało, no to fajnie, że odkręciłeś. No świetnie, że odkręciłeś. No ekstra, że odkręciłeś. Teraz, ale działa? Teraz brokat mamy wszędzie. Chcę spróbować. Tam w telewizji program. I skończony tutaj Maksia na bogato. Pod spodem jeszcze są kolorowe takie wzorki. I tu drugie Maksia, bardzo brokatowe. Piękne wyszły. No każdy po dwa zrobił. Ja dwa, Monika dwa i ty dwa. Maciek w pracy z Wojtkiem. A no tak. Rozpoczynamy farbowanie jajek. Monika pomieszała sodę oczyszczoną z wodą i z barwnikami. Dodaję po kolei każdy. Naprawdę to będzie moje. I tutaj mamy jaja ugotowane, jedno pękło. Max, dobrze? O, biały. Nie wiem, jak robisz takie najbardziej żółte. Tak? Już wiesz? Czekaj, Monia, tylko tak wyglądają te jaja. Maksiu nad swoim tam jeszcze pracuje. O, i teraz Monika to obleje octem. Wszystko spłynęło. Mamy jeszcze 10 jaj białych i jeszcze mamy dwie paczki barwników, jak coś. To jest eksperyment. Chyba coś nie wyszło, ale może być, ale za to Maksiu ma dobrą zabawę tu, nie? Nie. Czekaj, czy to jest moje, czy to jest moje? To, bo ty robiłeś takie żółte, pomarańczowe. Najładniejsze. Nie robiłam tylko żółte. Dobra, teraz farbujemy normalnie całe jaja barwnikami. To jest moje, bo tutaj jest najbardziej żółte. To jest twoje, nie? To. Jest już wieczór. Ja właśnie zjadłam śledzia i bułkę, a Monika robi kolację. I no zaraz Wam pokażę. Generalnie to Monika przyrządza owoce morza. Owoce morza i marchewka. I tutaj Monia ma przygotowaną jeszcze paprykę, szczypiorek, czosnek i makaron taki ryżowy. A jeszcze jajo Monia dodaje. Ile? Nie wiem, dwa, trzy? Jeszcze nie zdecydowałam. No może trzy. Monia dodała jeszcze kapustę. Witajcie w sobotę. Zrobię tylko sobie jeszcze lekki makijaż i zaraz wychodzimy z domu. Odwiedzimy Marysię. Tutaj mam przygotowany prezent dla niej. I zobaczcie, ja dopiero później zobaczyłam, jaki tu jest diamencik na tej torbie na prezenty. Tutaj mam kawkę dla niej. Karta wypisana. I tylko jeszcze zapakuję święconkę i ruszamy.
No bo jeszcze auto, hamulec tak zaciągnęło. Jeny. Tyle aut pod kościołem, tyle ludzi, ale jesteśmy na miejscu, zaparkowaliśmy kawałeczek dalej i teraz się przejdziemy. Ale jest, wiecie co, ciepło. Ile to mi stopni pokazywało? 13, wydaje się, jakby było co najmniej 16. Idziemy do kościółka? Tak. Jesteśmy na miejscu. Tam z drugiej strony jest wejście. To wchodzimy. No piękny kwiatek, piękny. I już jesteśmy po święceniu. Która to jest godzina? 15 minut gdzieś tak trwało, nie? Idziemy do auta, jedziemy do cioci Marysi. O! Cześć Marysiu, cześć! Z tym chłopakiem? Pamiętam, że to można robiło większa. No tak, można zrobić. Maksiu dostał jajo od cioci. Chcę zjeść teraz. Teraz chcesz zjeść? Dobrze. Aha, tu jeszcze dla naszej Lili. Tak, przekąski. No. Ja mam psa. No. Także to akurat nie pasuje. Dla naszej Lili, dzięki, damy. Dobrze, ale jaka piękna. Jakie smaczne. 69. Wiecie, 69, no. Wiecie co? Marysia dla nas upiekła chleb. Marysia robi przepyszny chleb i właśnie mi pokazała. Jeszcze ciepły jest. Dziękujemy Marysiu, zobaczcie. Jacie, to jest nasz chleb. To jest Marysi, chyba to jest dla Marysi syna. A tu jeszcze, ojej, Marysia jak tutaj. A to takie wyszło. Fajne wypieki. Fajne. Wiecie, gdzie teraz przyjechaliśmy? Do KFC spełnić o jedzeniu sny. Tak nam się zachciało, jechaliśmy, że idziemy coś zjeść. To jest moje i Maxa. Tak, dobrze, to jest moje i Maxa, a Monice zaraz przyniosą. I my mamy frytki. Mamy dwa pikantne skrzydełka, mamy sosik, mamy trzy kawałki kurczaka. Thank you. O, to jest Monia. Tu jeszcze mamy kukurydzę dla Maxa. Chyba, żeby jest ciepła. Słomki nie mam. Słomki nie mam. Słomki musi. Masz frytki, sosiki. Co ty jeszcze wzięłaś tutaj? Wow, ile kurczaczków fajnych. To są pikantne czy normalne? Pikantne. Pikantne. Super. Smacznego. Ale było pyszne i wiecie co? Znów zagraliśmy w tą grę, co KFC teraz ma. I wyobraźcie sobie, że Max dla Moniki wygrał ten popcorn, te kurczaczki, a ja mu dałam, żeby zagrał dla mnie i wygrał mi taką wielką bułę takiego zingera, czy jak to się nazywa, wiecie, napakowanego kurczakiem. No odjazd! Szczęście ma Max, jak nie wiem. Dotarliśmy do domu, jak widzieliście, byliśmy jeszcze w Aldiku na chwileczkę. To rozpakuję może tu na stół zakupy i robimy food haul. Same zakupy przed tymi świętami, ale to już są ostatnie. Dzisiaj jest już no, sobota, jest już godzina 17:38 i od teraz już nigdzie nie wychodzę. No, albo może jeszcze wyjdę Monikę do pracy zawieźć, albo tata zawieźć. Zobaczymy. W każdym razie plan jest taki, że już teraz tylko w domu i wieczorne montowanie filmu. Za wszystko zapłaciłam 18,89 i mamy tak, muffinki jagodowe. No tak po prostu mi się ich zachciało. Zaraz je kawkę zrobię i zjem taką, że szok. Sałata, taki miks, rzodkiewka. Tutaj Monika mi pokazała, że ten żel pod prysznic w pomarańczowym kolorze La Cura Spa to jest podróbka Sanctuary, które tak kocham. Podejrzewam, że taka pojemność żelu pod prysznic Sanctuary, 500 ml kosztuje około 10 funtów. Zapach wąchałam jest tak jak Sanctuary i to kosztuje 2,50. Prawdopodobnie mój nowy ulubiony żel pod prysznic. Serio, no uwielbiam w Sanctuary właśnie ten zapach i to tak pachnie. Także sprawdźcie sobie, były też żele takie do wanny, znaczy płyny do kąpieli, takie przeźroczyste albo takie mleczno-białe, no odjazdowe. No jeszcze wiecie, sprawdzę pod prysznicem, czy jest fajny, ale Aldik z tego co wiem ma bardzo
bardzo fajne kosmetyki. 2 razy sok jabłkowy, 2 razy sok pomarańczowy, mleko, 1 kola zwykła zero, 1 kola zero wiśniowa, kukurydza w puszce, rzodkiewki, szczypiorek, truskawki, miks borówka amerykańska i maliny, cytryny i takie 2 książki dla Maxa kupiłam. To są naklejki i puzzle. 99 pensów dokładnie kosztuje książka. To są, ojej, akurat nic się nie otworzyło takiego, żeby Wam pokazać. To są książki z zadaniami dla dzieci. Max takie uwielbia, dużo czasu przy takich spędza i myślę, że 99 pensów to jest bardzo dobra cena za taką książkę. No dobra. I tutaj jest jeszcze jedna, to jest Little Miss Sunshine. A tutaj jest Paw Patrol. I też tutaj są właśnie zadania. No naprawdę dobra cena, 99 pensów. Myślę, że z 1,5–2 godzinki zajęć dla Maxa. Jak Monika wsiadała do mnie wczoraj do samochodu, widzieliście, że miała takiego szejka, znaczy białko w bidonie. I to są bardzo fajne białka. Właśnie tak to wygląda. I to są najróżniejsze smaki. A ty wzięłaś gorzką cytrynę, a ananasa miałaś. No w każdym razie są różne smaki właśnie. Ostatnio dawałaś mi spróbować winogrono. Wczoraj jaki miałaś smak? Grapefruit. Tutaj Monika ma gorzką cytrynę, ma jeszcze iced tea, ma jeszcze ananasa. Ja powiedziałam, żeby zrobiła sobie dzisiaj ananasa, bo z chęcią spróbuję. No i właśnie ten bidon też jest fajny. To taka śmieszna sytuacja, bo Monika jakiś tam bidon z tymi właśnie białkami, szyjkami kupiła i Ben od niej pożyczył ten bidon i poszedł na siłownię i zostawił ten bidon na siłowni i Monice odkupił, miło, nie? I właśnie taki jest bardzo fajny. On chyba około 10 funtów kosztuje. Zastanawiam się, czy sobie nie kupić, bo to jest dosyć duża pojemność. 900 ml wody, no on jest prawie litr, jak do czubka, wiecie, nalejecie. I to jest bardzo wygodne, wiecie, z tym siteczkiem do mieszania właśnie białka. No nie wiem, ale spodobał mi się, pomyślę. No w każdym razie zaraz spróbujemy tego ananasowego szejka. Pokaż, jak wygląda. Aha, tak samo, tylko tu mają nazwy inne. Mhm. Let's not put a label on it, 'cause you call it what you want. Yeah, you call it what you want. A lot of good things that are coming. I gotowe. Tu jeszcze trochę zostało na ściance. Jeszcze trochę Monia wymieszała i gotowe. To smakuje jak sok, serio. Jak sok smakuje, one są pyszne, Monia. Naprawdę, i takie jednodziennie. Trochę późno Wam nagrywam, w końcu ja pojechałam Monikę odwieźć i wracałam, było takie piękne niebo, jeszcze taka końcóweczka jest do zobaczenia, zobaczcie jak pięknie. No uwielbiam te kolory. Pyszny rosołek zaczynam gotować, por, pietruszka, marchewka, seler, cały kurczak duży, taki fajny, wiecie. I tutaj mam jeszcze kawałek kości, tutaj mam jeszcze natkę, później dodam. Zaczęłam już pieczarki obierać, nie, to są, przepraszam, chestnut. I zaraz będę też kapustę robiła. Mięsko, karkówka upieczona, kapusta gotowa, jajeczka sadzone do żurku się już robią. Tutaj wieje trochę. Wyszliśmy sobie na popołudniowy spacerek jeszcze przed kolacją. Ja wiecie co, się nawet dzisiaj nie malowałam. Do tak późnej godziny montowałam vloga, a Max mnie tak wcześnie obudził, że ja się zmęczona cały dzień czuję. Ale fajnie, co? Nie możesz się odwrócić. Jesteś pod kolor, Max, ubrany. Tej huśtawki. Gdzie ty tam jesteś? Na samej górze. Monia obok. No to rozpoczynamy.
rozpoczynamy naszą świąteczną kolację. Jesteśmy już wszyscy w domu i zasiadamy do stołu. Pokażę Wam, jak nasz stół wygląda, tylko jeszcze do tego dojdzie barszcz biały na talerzu, a barszcz biały podajemy z jajem sadzonym, pure ziemniaczanym, biała kiełbaska już jest w środku, a barszczyk doprawiony chrzanem pyszniutki. No dobra, zobaczcie, jak nasz stół się prezentuje. Cześć, Maciek. Cześć. Maciek powiedział ładnie. Poświęcone. Mhm. Tą tacę odsunęłam na koniec. Tutaj mamy jaja i po barszczu będzie bitwa na jaja. Stukamy się końcówkami i kto ma zgniecione, ten przegrywa. Mamy soczek jabłkowy, pomarańczowy. Tutaj jest sałatka warzywna, kapusta z kiełbasą, chrzan, sosik chrzanowy. Tutaj jest karkówka pieczona z sosikiem chrzanowym. Wędlinki, trzy rodzaje. Pasztet. Z czego on był? Z zająca? Tutaj mam taką kołderkę pod jaja i tu powinny leżeć jaja ugotowane na twardo, ale wiecie co? Przy tej bitwie my będziemy mieli pełno jaj i po prostu wtedy je obiorę i tutaj dołożę, bo za dużo by było tych jajek. Tutaj mamy chlebek, który Marysia piekła masełko. Tu jest nasza święconka, mazurek. No i zaczynamy. Smacznego i wesołych świąt, kochani, chociaż u Was jest już po świętach. Świeci, że w nocy się świeci. Tak. Byłem w paskim kościele. W paskim kościele święciłeś, nie? Aha. Jedzonko. Uwaga, mam coś dla Was. Wow! Będziemy zająca teraz jeść od Maxia. O jacie. No on wygrał. Wygrałeś? Za co? Chce się podzielić z nami. Dlatego, że ma ładniejsze jajo. I dostałeś takiego króliczka. Tak. A wiesz, że to jest taka dobra czekolada? To nie jest taka zwykła? I wiesz, że to jeszcze jest zielona. Na górnej półce stała. Zielona czekolada? No to ty myśl te zielone wtedy. A pokaż zajączka, Maksiu. Ale jaki on jest śliczny, naprawdę. O, ale ja nie widziałam z przodu. Z koniczynką taką. Nie, to dwa. Nie. Ale się naśmialiśmy przed chwileczką. Max ma zrobioną gorącą czekoladę i mówi, że... W ogóle jaka czerwona jestem, że to jest blód. Blód, jak jest ciało i krew Chrystusa, że to jest blód i on będzie się dzielił. Tak jak Jesus się dzielił. A Wojtek mówi, jak Pan Jezus się dzielił. Nie, bo Jesus mówi po angielsku, więc mówi się Jesus. Słodki. Side by side we sway there in all the colors. Some love. Wiesz, że ja obleję mamę i tatę i w łóżku i to będzie śmieszne. Jeszcze jak Maciek... Pokażę Wam. Jeszcze jak Maciek będzie szedł tutaj ze schodów, to potem ja tak wyschodzę, że mam tak psikawką. Psss. Właśnie tak. Papa, papa. A co ty szykujesz, Maksiu? A można tą skórkę jeść? Można, bo ja umyłam. Powiedz, co ty szykujesz? Marchewkę dla zająca. Wow, i sam przygotujesz? Zając nie lubi takiej nieobranej? Nie, zając skórki nie lubi. Tak, żeby gotowe. Widział? Gotowe! Tak, żeby widział, tutaj. Ale jeszcze tak, żebym ja mógł przejść i... Nie mogłem do ciebie. Aha. Tylko moja może wiedzieć. Tutaj zostawiłem psikawkę. Tutaj. Ale najpierw pokażę im, że chlap ich. Ale w telefon... W telefon patrzcie, nie możesz. Patrzę. Co tam jest? Co
to jest? Ja dziękuję. Maciuś. Ja dziękuję. To nie jest Maciek, to jest Maciuś. Maciuś, przeczytałeś? I najbardziej, i moje będzie chyba Maksiu. Zobacz na marchewkę. Tata! Jeny! Ale jak obgryzł? Ale jak obgryzł? Ja dziękuję, jak obgryzł. A na końcu vloga wam pokażemy, co tutaj się kryje. Zobaczę, co jest. Ja dziękuję. To miał być jakiś duży prezent. Ja, no i masz duży prezent. Wow. Konfetti. A to nie jest konfetti. Wiesz, co to jest? Co? To jest mydło. Takie mydło w paskach. Ja cię. To jest zaczarowane pudełko. No ciekawe, co to będzie. Co to robi? Ja ci, a skąd ty wiedziałeś? No bo tam widziałam pająka. Aha, pająka. O je, ale jak wyskakuje. O, Lili przyszła jeszcze zaspana. A co to? Co to było słychać? Wojtek przygotował broń na lany poniedziałek. No, butelkę od mleka i zobaczcie, wszystko się polało. Była bitwa. Cała podłoga zalana. Mamo, cała mokra! Ale ją zlał Wojtek. Tata, już nie rób! Ej, Maciek! Lili jeszcze upsika. Ojej, a co tu? O, nie wiesz, co tu za wojna była, Maciek. Pływało. Lili nie lubi wody. Nie lubi? Ojej, mop tam leży. Maciek otwiera prezenty. Co to jest? Ojej, to są kapsułki bio. Odpuść. Ojejku. Fuj. Fuj. Łe. Łe. Ojej. Czy nie boli, Max? Ale strasznie. Bo. Jeny. Straszny język. No. Wygląda jak... Mamy dzisiaj bardzo długi poranek. Leniuchowaliśmy, jest teraz godzina już przed 11 i właśnie szykuję śniadanko. Ja robię herbatkę i zaraz zaśniadamy. Do śniadania. Wy sobie na koniec zobaczcie, co dzieci dostały od zajączka. Będę się z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję za spędzony czas razem. Przesyłam buziaki i do zobaczenia. Pa! You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this all. Te kilka rzeczy widzieliście już we wcześniejszym vlogu. Jest to taka latareczka na głowę, na takiej opasce. Słomki z dinozaurami. Kolorowe słomki. Tutaj mamy taką skrzyneczkę i jak się otworzy, to coś z niej wyskakuje. Ja już teraz nie pamiętam, co Maksiu będzie testował. Tu jest żaba, jak się ją przyciśnie, to język tak wychodzi. Klej taki duży w sztywcie, trzy mniejsze. Tutaj są takie saszetki, jak się otworzy jedną, jak się je otworzy, to tak brzydko pachnie, brzydki zapach się ulatnia z tej torebeczki. Tutaj jest guma szok, tylko że Wojtek powiedział mi po tym, jak już to przyszło, że to chyba boli, jak się wyciąga, także nie wiem, czy Max się będzie na pewno tym bawił, zobaczymy. Pędzelki, tutaj cała paczka robaczków, karaluchy to są chyba. Max miał takiego jednego i bardzo go oszczędzał i teraz będzie miał więcej. Tu oczka do przyklejania, jak coś tworzymy razem. Tutaj jest tubka i słomki i zamacza się słomkę chyba w tej tubce i potem się bańki robi, takie duże, które można normalnie w dłoń chwycić. Język, taki co się rozciąga. Mazaki z takimi, wiecie, gąbeczkami, że można zetrzeć. Z tablicy takiej białej i tutaj taki żart, że niby gwóźdź wbity w palec, palca się wsuwa w tą opaskę. I jeszcze mamy tutaj taką małą poduszkę, pierdziuszkę. Pamiętam, jak Maciek był mały z Moniką, taką większą mieli, jak się bawili, także na pewno będzie Max miał dużo śmiechu.
Moniki jajo w takim kształcie geometrycznym z kawałkami malin, z takiej różowej czekolady zrobione. Tutaj jest jajo dla Maćka i to jest, czekajcie, z miodem, znaczy z tymi twardymi takimi kawałkami miodu i precelkami, czyli taki słodko-słony smak będzie miało. Mam tutaj też Maćka popcorn z czekoladą i tutaj co to jest, też kawałki czekolady chyba, tak? Mamy czekoladę dla Maxa, taką wielkanocną, ale zobaczcie jaka śliczna. Tutaj jest czteropak jajek w takiej wytłoczce, jak prawdziwe jajka i tam jest łyżeczka w zestawie i te jajka się rozpakowuje i łyżeczką się je. I tutaj jeszcze jajo Maxa Smarties. Paczka kawy, kapsułek dla Maćka Bio Arabika. Fajne opakowanie. Zielona herbata dla Moniki. Tutaj jest jeszcze primer spray. Primer wygodny w sprayu, zazwyczaj jest taki w kropelkach, a tutaj w sprayu przed makijażem. Także myślę, że Monika będzie zadowolona. I kawa dla Maćka. Wszystko już przygotowane. Zobaczcie, jak tam wiało. Wszystkie kwiaty się przewróciły i w ogóle mamy dzisiaj bardzo deszczowy dzień. W jednym dzbanuszku zaparzam herbatę Earl Grey, już tutaj wrzuciłam, a w drugim taką herbatę premium zieloną. Będziesz koło Moniki siedział? Tak. Ojejka, ja sobie Earl Grey naleję. O! No. A może ja spróbuję z mlekiem? To co? On liściki rozdaje, nie? Tak. Ale Max, musisz bardzo uważać, patrz, tu jest obrót. Ty chcesz popisać mamy obrót.